Nagrywając ten materiał dla was prawdopodobnie mówię bye bye do przyszłego partnera w Pet Simulator 99 i nigdy go nie dostanę, bo dzisiaj o tym, jak mnie Big Games okradło na 300 milionów gemów i was też może bez problemu. Po prostu zabrali mi 300 milionów gemów i tyle, i teraz wam pokażę, jak to się wydarzyło i skąd to wiem, bo mi to potwierdzili, sami mi to powiedzieli. No dobra, nie mi, bo mi to też zablokowali. Jestem typem człowieka, który zamiast darmowych jajek wybiera prawdę dla was i dzisiaj się dowiecie, jak to się w ogóle wydarzyło, jak to się stało. A, jeżeli dostanę bana w najbliższej przyszłości w Pet Simulator 99, to chyba wiecie dlaczego. Aktualnie na ekranie będziecie widzieli screeny z rozmową z moderatorami i tak dalej z Big Gamesa. Nie będę tutaj mówił prawdziwych nicknameów ze względu na to, że nie chcę, żebyście ich oskarżali czy coś takiego. Ja w tym odcinku tylko pokazuję, jak Big Games jest zepsutą firmą, jak to jest w ogóle zrobione, co to się w ogóle dzieje. I prawdopodobnie każdy jakiś, nie wiem, moderator, administrator, etc., etc., B odpowiedzieli mi dokładnie tak samo. By mi odpowiedzieli dokładnie to samo, bo pewnie mają gotowe regułki. Pro wyglądała następująco, że ja z Kapikiem bardzo dużo gemów między sobą wysyłaliśmy, po prostu on mi kupował Shiny Huge'a. I w pewnym momencie się wydarzyło tak, że Kapik wysłał mi to 300 milionów i do mnie nie doszło to 300 milionów. Ciekawe, co? Więc tutaj macie wszystko potwierdzone, proszę bardzo, na pierwszym screenie, że Kapik po prostu wysłał te gemy do mnie, tutaj macie. Oczywiście są pytajniki, bo przecież Pet Simulator 99 nie jest w stanie naprawić takiego prostego błędu przez 2 miesiące, ale ja to rozumiem. No każdemu się może zdarzyć, tak? Lecimy na drugiego screena i tutaj jak widzicie wymazał. Kto wziął tego tiketa? Nie chcę mu robić problemów po prostu, no. I tutaj na screenach macie nawet mój nickname, jest MR Pedro i tam macie na screenie niżej, że jest to 4444. Nie mam do tego dostępu, bo to było na tikecie Big Gamesa. A ja niestety mam zablokowane tikety Big Gamesa i zaraz się dowiecie, czy kiedyś je odzyskam, czy nie. Więc tutaj macie dowód przejęcia i pierwsza wiadomość od osoby upoważnionej. Pamiętajcie, że zamazałem tylko i wyłącznie właśnie nickname'y osoby, która po prostu brała tego tiketa. Kapika tutaj nickname macie, żebyście wiedzieli, kto co pisze. I mamy pierwszą wiadomość, że niestety Big Games nie zwraca itemów. A to ciekawe. A to ciekawe, ponieważ Titaniki Shiny Rainbow mogli dawać ostatnio za darmo za znalezienie błędu na kopiowanie, ale teraz nie mogą zwracać. No to jest akurat bardzo ciekawe, nie? W sensie logika tutaj jest oczywiście zachowana. Tak, to oczywiście, no przecież tak to działa, no. I tutaj Kapik ładnie napisał, że jest to problem Pet Simulator 99, że mailbox nie działa, a nie z czegoś innego, no. Oj, tutaj kolejna wiadomość świetna od Big Gamesa, że nie akceptują screenshotów, więc jeżeli macie coś na screenie, to nawet nie piszcie etykieta. Nawet ta niego nie spojrzą. Bye bye, bye bye. Jejku, jaka to jest naprawdę niesamowite. Nie, my nie przyjmujemy screenshotów. Nie, nie przyjmujemy screenów. Nie. Radźcie sobie jakoś inaczej, my screenów nie przyjmujemy. Oczywiście trochę to rozumiem, tak? Bo łatwo jest podrobić screeny z Pet Simulatora, ale to wszystko można sprawdzić w logach przecież, prawda? Potem się dowiecie, że da się to sprawdzić. Kapik się ładnie zapytał o nagranie, czy możemy wysłać, bo tutaj dla nas nie było najmniejszego problemu, tak? Aj, to było 280 milionów, a nie 300. Sorry, zaokrągliłem. Napisał też, że wysłano dobry nickname i od razu mądry moderator, administrator, czy osoba po prostu z wysoką rangą, sam już nawet nie pamiętam, jaka ta ranga była, że tu nie chodzi o nickname, tylko prawdziwy z Robloxa username. No co ty nie powiesz, no. No i tutaj wysłał jeszcze mój nickname, że zawsze pod tym wysyła. Ja z Kapikiem naprawdę przez mailboxa wysyłaliśmy sobie miliardy gemów. Jak nie dziesiątki miliardów, serio. O, tutaj macie kolejne potwierdzenie, że do mnie przyszło. Tutaj już macie w lepszej jakości, bo jest to zdjęcie po prostu większe. I tutaj już jakieś dziwne pytania. Czy znasz tą osobę IRL? Mógł cię okłamać, no przecież wysłałeś tam tylko screeny potwierdzające, że na dobry nickname to wysłać, ale mógł cię okłamać. Wysłał ci filmik i screeny, gdzie pokazuje, że tego nie ma, ale mógł cię okłamać. Pamiętaj o tym. No tutaj bym wam prawie pokazał nickname tego administratora, moderatora, whatever. Nazywajmy go moderator w tym odcinku. Tutaj napisał, że jestem youtuberem, że nagrywam i że po prostu wysyłaliśmy sobie miliardy gemów, tak? Tutaj akurat mądra odpowiedź, bo ze względu na to, że jestem youtuberem, to nie można mi ufać w 100%. Tu akurat się w tym zgadzam, no ale miał już filmik i miał już nagranie. Bo tak, nagranie też dostał. I tutaj Kapik napisał, że nie ma żaden z nas gemów i dostał odpowiedź, że to zdarzyło się już wcześniej. W sensie tutaj może chodziło o pytanie czy coś takiego, ale wiecie, wypadałoby, żeby ktoś z Big Gamesa umiał jednak trochę w ten angielski, bo tutaj jest napisane, że to się wydarzyło wcześniej, czyli co, mają potwierdzenie tego, że to już ten błąd występował? I nie naprawmy tego, nie, gracze tracą swoje gemy. Tutaj pewnie chodziło o pytanie, no ale to nie jest zadane jako pytanie. Tutaj Kapik jeszcze potwierdza, że wysyłał mi jakieś mniejsze płatności. A, żeby nie było, wszystko się też toczyło 13 maja, czyli 2 dni temu. I tu kolejne pytanie z cyklu, i co się tutaj wydarzyło? Po co mi są te gemy? Nie no, zabraliśmy ci 300 milionów, więc po co ci są te gemy? Halo, 300 milionów gemów? Po co ci to? Nie wiem, pytanie, co to jest? No i tutaj Kapik ładnie napisał, że na Shiny Team, bo wiecie, ja zbierałem Shiny Team i tak dalej, 99 poziomy. I tutaj znowu, lots of items, and lots of items, pets, diamonds, etc. Due to Roblox technically
issues, a to ten Roblox niedobry, uwziął się na Pet Simulatora. Dlatego błędy są w tej grze od ile? 4 miesięcy? 5? Te same? No Roblox, no niestety się uwziął na nich, no niestety się uwziął. Ajajaj, no niedobrze, no nie jest to wina Big Gamesa, no nie jest to wina deweloperów ani staffu, no to jest wina Robloxa, że Mailbox nie działa. Aj, no szkoda, no ten Roblox się tak uwziął na tego Pet Simulatora. Aj, szkoda, że gierki, które mają na update'ach, aj, no dobra, nie będę mówił tutaj liczbami, nie, ale wiecie o co chodzi, no akurat na Pet Simulatora się uwziął. Tutaj Kapik oczywiście napisał, że ten, że to jest wina Big Gamesa, Pet Simulator 99, a nie Robloxa, no halo, no tak, Mailbox to jest wina Robloxa. I tutaj się Kapik zapytał, czy mogę jakoś pomóc w sprawie, nie, bo wiecie, też jestem w sumie osobą najbardziej poszkodowaną, bo ja straciłem 300 milionów gemów, nie Kapik, więc, ale no mogę mu na PW, DM to jest PW, mogę mu wysłać na PW screeny, nie dodam mnie do tiketa, ale na PW mu mogę wysłać tikety. Jest to naprawdę niesamowite, ale lecimy dalej, bo to jest dopiero początek. Oj, tutaj my jako staff, czyli po prostu osoby, które tam pracują, nie mamy możliwości zwrócenia itemów w grze. Czyli co, Titaniki Rainbow Shiny warte kilka tysięcy dolarów, jakie kilkanaście tysięcy dolarów, można dawać, ale gemów oddać nie można, tak? Czyli peta, który nie istnieje, da się wyczarować, ale podstawowej waluty w grze już nie. Aha, okej, okay, to się trzyma, no to się trzyma kupy, tak? No to się trzyma kupy. I co my teraz sobie zrobić, ponieważ straciliśmy gemy przez Pet Simulator 99, to nic nie możemy zrobić, no i po co są tikety na Big Gamesie? I wytłumaczcie mi, skoro screenów nie przyjmują, nic nie mogą zrobić w 99% sytuacji, po co są te tikety? Po co? No to nie jest mała ilość, no w sensie wiecie, no dla mnie 300 milionów nie jest jakimś czymś nie wiadomo czym, ale no boli 300 milionów. Ale większość graczy nawet nie ma ekwipunku za 300 milionów, no o co my tutaj mówimy? I tutaj się Kapik zapytał o dewelopera, tak? No bo rozumiemy, że staff na Big Games i o na Discordzie może nie mieć do tego dostępu, to jest w 100% logiczne, więc może deweloperzy nam to po prostu oddadzą. Albo sprawią, żeby te gemy magicznie przyszły. No ale no nie. I tutaj po raz kolejny mamy dokładnie tą samą formułkę, jakbyśmy gadali z robotem. Kapik po raz kolejny pisze i się zapytał, jak Mailbox może nie działać przez Robloxa. I tutaj Kapik się już chyba zdenerwował, że nie mogliśmy, że to jest wina Big Gamesa, że jak to tak jest, czy możemy prosić o wyższą rolę. Jeżeli moderatorzy nie mogą nam pomóc, jest to w 100% logicznie. I tutaj po raz kolejny się zapytał, czy mogę dostać dostęp do tego tiketa. I tutaj się pierwsza osoba poddała. No niestety, ticket to climb. Myśleliśmy, że to już jest koniec, nie? Że to już jest koniec tej bekowej batalii, no to już by w ogóle był hit. Ale teraz będzie petarda, przyszła osoba znacznie, znacznie wyżej, nie powiem wam kto, ale jest petarda. Looking at the logs, dobra, nie będę czytał po angielsku, tylko po polsku. Nie zostało to wysłane do prawidłowej osoby. No wysłaliśmy filmik i screeny potwierdzające. Ale pokazuje, że ta osoba nigdy tego nie odebrała. Dziwne. No przecież piszemy o tym, nie wiem, z pół godziny o tym pisaliśmy, no. Nawet logi potwierdzają naszą wersję. To już nie jest tak, żeby sobie coś uwzraliśmy. No tutaj logi to pokazują. Musicie mi zaufać, że jest tak ktoś wyżej ze względu na to, że ma dostęp do logów. I tutaj jest kolejny hit. Okej, bo i tak ci nie zwrócimy. No i tak wam nie zwrócimy. Wiemy, że logi pokazują. Wiemy, że coś tu poszło nie tak. Widzimy to, że straciłeś gemy, ale ci nie oddamy. I tutaj jak moderator, tam administrator, czy cokolwiek inny wcześniej nam odpowiedział. Czyli tutaj doszliśmy do sytuacji, gdzie logi są na naszą korzyść, gdzie screeny wideo są na naszą korzyść. Widać, że po prostu Big Games nas oszukało, tak? Z ich winy, ale nam gemów nie odda. No nie oddadzą nam. No to sorry, chłopaki. No 300 milionów. Bye bye, mieliście pecha. I tutaj jeszcze się zapytali się, ponieważ ja mam na Big Gamesie taką rangę. Ticket abuse, czy coś takiego i nie mogę dawać tiketu. Dlaczego mam tą rangę? Bo już kiedyś nagrałem podobny odcinek. Tylko, że tam właśnie nie wyciąłem tego, wiecie, tych nicknamów i tak dalej. I tak, mam tą rangę na zawsze. No niestety, za pokazywanie prawdy dostałem... Aj, no, uniemożliwili mi tylko zgłaszanie błędów. No ale wiecie, oni tak mają w dupie te błędy. No taka jest prawda. Jeżeli by mnie oskamowali, nic by nie zrobili. Jeżeli bym zgłosił jakiś błąd, nic by nie zrobili. Jeżeli bym pewnie zgłosił jakiegoś skamera, też by nic nie zrobili. W sumie po co mi te tikety? Te tikety i tak są useless. Ale no, Big Games, no wie, no nie chcę się tego komentować dalej, no. I specjalnie nie odbierałem sobie mailboxa przez ten czas. Specjalnie, tutaj jak widzicie mam bardzo dużo giftów. Zaraz przejrzymy, bo może akurat wróciło coś od Kapika. Oczywiście tutaj musieli mieć pytajniki, tak? Bo to nie da się tego naprawić, no to jest wina niedobrego Robloxa. I sobie tutaj mogę tak przelecieć, szukamy, może coś od Kapika. Może coś od Kapika wróciło, tak żeby nie było na odcinku. Na odcinku przeglądamy dalej, proszę bardzo, na odcinku. Ajajaj, no tutaj już widzę, że nic od Kapika nie będzie. Zaraz sobie oczywiście te gifty odbierzemy, ale najpierw sprawdźmy, czy coś jest od Kapika. No nie ma mnie, no nie ma nic. Aj, historia, żeby nie było. Proszę bardzo, tu dostałem 4 miliony
gemów, tu jest chest mimik, tu jest 289 milionów, których nie mam. A nie, bo to są gemy, które wysłałem. A, tutaj macie potwierdzenie, że ja wysłałem, bo przecież na zielono są rzeczy, które ja wysyłam, a na czerwono są rzeczy, które ja dostaję. Więc, no sami widzicie, no jest tutaj, jak kliknę, to jest kapik, ale na zielono, tak jak mówiłem, są rzeczy, które ja wysyłam i zobaczcie, nie ma tu nic, jest tutaj 4 miliony i jest boss chest mimik, no. Żeby nie było, tutaj nie ma po raz kolejny żadnego 289 milionów, ani nic takiego. Jest to smutne. Widzowie, żeby nie było, nadal będę grał w Pet Simulatora, 300 milionów gemów jakoś mnie nie boli. Ale nie używajcie mailboxa. Wiecie, co nam jeszcze powiedzieli? Że po co my robiliśmy tego trade'a przez mailboxa, skoro mogę się przez trade'a. Tak, tak nam powiedzieli. Może gdzieś znajdę na to screena nawet, czekajcie. A i żeby nie było, dostaliśmy potwierdzenie, że podobno zapytali się deweloperów. Oczywiście tak, wierzymy ich w 100%. Żeby nie było, taką wiadomość też dostaliśmy od tej osoby wyżej. Kirin już idzie, to chwilę zaczekajcie. A, no sorry, bo tutaj mailbox jest zbagowany, chciałem go odebrać, ale dobra. Byczy Byczek, dziękuję bardzo serdecznie. Sasik, dzięki wielkie za tego buffa. Dzięki XD, dziękuję Piotr. Dziękuję Marcin, bardzo serdecznie za 200 koła. Marysia, dziękuję, kupisz, nie kupuję takiej małej ilości owoców. O, jest już screen, no dobra. Mamy screen na szutkę w traded the normal way and not to mailbox. Więc morał z tego jest tylko i wyłącznie jeden. Nie używajcie mailboxa i tak wam nie pomogą, jak wam ukradną gemy nawet z waszej winy. Nie używajcie tego mailboxa, ja zostałem okradziony w biały dzień. Normalna firma by przeprosiła, oddałaby te itemy i prawdopodobnie jeszcze dała jakiś bonus z wyrazami, nie wiem, przeprosin czy coś takiego. Nie, oni nawet nie przeprosili. Oni powiedzieli, że to nasza wina. Starali się nam wmówić, że zostaliśmy oskamowani. Potem, że to jest wina Robloxa. Bo wiecie, bo jednak wyszło, że faktycznie nie oszukali nas, no to zmienili temat na Robloxa. No ludzie. Ja wydaję pieniądze w waszej grze. Ciężko zarobione pieniądze. Staram się, naprawdę zrobiłem bardzo dużo do tej gry, tak uważam, w Polsce. A wy mnie traktujecie jak śmiecia. I nie tylko mnie, tylko wszystkich nas. Traktujecie jak śmieci, najgorszych robaków. No taka jest prawda. I nie chcę, żebyście mi wysyłali giftów. Nie boli mnie to 300 milionów. Ja sobie naprawdę odrabię. Mój Titanic w przeciągu jednego dnia tyle rośnie w górę. Ale wiem, że po prostu większość z was, tak jak mówiłem wcześniej, może nawet nie mieć tych 300 milionów i gdyby stracili te 300 milionów, naprawdę byliby smutni. Ja się trochę ucieszyłem, bo miałem content na odcinek, ale no XD, no XD. Dziękuję Antoni bardzo serdecznie. Maciek, dzięki wielkie za popkata. Maciek, dziękuję. Jojo, dzięki wielkie. Jajo, dziękuję. Blue, dzięki. Lilek, dziękuję bardzo. XD, jejka, jakie wy mi pety wysyłacie. Hala Madryt, dzięki. Adamek, nie kupuję rzeczy, widzę w mailboxach. Darus, dzięki. Za darmo bardzo dziękuję bardzo. Siema, miłego dnia, Mateuszek. Dzięki, miłego. Nagramy kiedyś wspólnie film, stary, może. Nawet nie widziałem twojego niku, bo Pet Simulator jest zbagowany. Tubi, dzięki za 30 koła. Darus, Janek, Madbart, Jajkowski, Dawid, dziękuję. Ziomek, dzięki. Smile Diamond, dzięki. Xcionek, dziękuję za 4 miliony, bardzo. W końcu mogę odebrać tego mailboxa, więc widzowie, jak widzicie, gierka jest tabaksa zbagowana. Gierka jest naprawdę, no po prostu pomioty. No jesteśmy zwykłymi pomiotami, no. No ale cóż, trzeba z tym żyć. Pamiętajcie, że są równi i równiejsi. Gemów nie oddadzą, ale Rainbow Shiny Titaniki swoim dadzą. Tylko nie mówcie nikomu.